Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Przed chwilą wróciłam ze szkoły i będę się zaraz szykowała, ponieważ jadę wyjątkowo. W poniedziałek jadę do stajni, bo będę miała indywidualny trening skokowy na japonce i już się nie mogę doczekać, bo od wakacji nie miałam żadnego indywidualnego treningu, więc zobaczymy jak to będzie i lecę się ogarniać, bo trochę mało czasu zostało. A więc to jest moja dzisiejsza stylówka, którą swoimi pięknymi kuperkami ozdabiają moje psy. Dziękuję, pieski. Proces całego czyszczenia pominęłam, ponieważ co tydzień wygląda zupełnie tak samo. Najpierw rozgrzewka, później chwila odpoczynku, no i zaczęły się skoki. Skoki nie były zbyt duże ze względu na to, że Japonka przez dawne kontuzje nie może skakać większych przeszkód. Wszystko szło idealnie do czasu, gdy najechałam na deskę, przy której Japonka się wystraszyła i mi ją wyłamała. Ja spadłam. Na szczęście nic się nie stało, po chwili wsiadłam i najechałam kolejny raz. Niestety to także skończyło się wyłamaniem, jak sami teraz widzieliście. Za trzecim razem już się udało, co prawda nie było deski, no ale ważne, że się udało. Thank you.
O wcześniejszych wyłamaniach Japonka zaczęła się bardzo rozpędzać na przeszkodę i po przeszkodzie, przez co w szeregu było tak, że rozpędziłam się na pierwszą przeszkodę, po drugiej się zaczęła rozpędzać, przez co dystans był zły, dlatego wszystkie odległości były niedopasowane i jak sami widzicie, było źle. Aby wcześniejszych desek nie zostawiać wyłamanych, na koniec treningu poskakałam jeszcze przez pojedynczą przeszkodę, gdzie te płotki były. Kilka skoków się udało, a przy kilku japonkach się buntowała. Teraz jak tak patrzę, to większość wyłamań było spowodowanych tym, że najeżdżałam zbyt niepewnie, no i Japonka po prostu przez to się, nie wiem, myślę, że się bała po prostu, bo czuła moją niepewność i strach. Tego, że Japonka chciała wyłamać, możecie zauważyć moje wkurzenie się i w końcu udało mi się znowu skoczyć tą przeszkodę. Po każdym udanym skoku klepałam Japonkę, żeby wiedziała, że dobrze zrobiła i żeby trzymała tak dalej. Mimo upadku, który cieszę się bardzo, bo został nagrany i wielu wyłamań trening uważam za udany, no muszę się jeszcze trochę poznać z Japonką na parkurze, bo to był dopiero mój drugi parkur jechany na niej, no i mam nadzieję, że przyszłe treningi będą jeszcze bardziej udane, no i że więcej skoków nam się powiedzie i będzie bez spiny.